Dobry wieczór. Witam Was w imieniu naszego pana Jezusa Chrystusa. Od kilku dni, właściwie to już chyba od kilku tygodni, Polska żyje sprawą dwóch posłów, którzy zostali skazani na więzienie. Żyje też w odniesieniu do tych posłów sprawą ułaskawienia pana prezydenta. Głośno o tym w mediach, głośno o tym na ulicach. Ludzie komentują i zastanawiają się, kto ma rację. Jedni próbują zorganizować jakieś protesty, jakieś zgromadzenia. Inni przytaczają przecież prawo, oczywiście i sam prezydent wskazuje na to, że skorzystał z konstytucji, z takiego prawa. Dodatkowo są powoływani jeszcze specjaliści, którzy orzekają, sprawdzają, czy, czy to wszystko było zgodne z prawem. No i oczywiście są też sądy. Słyszymy o sądzie okręgowym, o sądzie najwyższych, o wyrokach i orzeczeniach właśnie w tych sprawach. Też przecież sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego i też mamy orzeczenia. No, żyjemy w państwie prawa, tak przynajmniej mówimy. Staramy się zastosować do prawa, wyciągnąć konsekwencje od tych, którzy są nieprawi, którzy łamią to prawo. Więc skoro żyjemy w państwie prawa, ktoś łamie prawo, to dlaczego tyle. Jest różnego rodzaju konfliktów. I nie myślę teraz już o tych dwóch panach posłach, czy byłych posłach, ale przecież inne sprawy, również może nie aż tak spektakularne jak ci, ci dwaj, ale jest wiele takich spraw, gdzie mamy prawo, są świadkowie, są dowody i właśnie jeden sąd skaże. Potem można się odwołać, nie mówią, że to wyrok nieprawomocny, potem do jakiejś wyższej instancji. Wyższa instancja może uznać, że ten wyrok niższej instancji nie był prawidłowy i na przykład uniewinnią albo no, skażą daną osobę. No i jak to w ogóle odnosi się do, do tego prawa? Kto ma, kto ma rację? Gdzie jest racja? Przecież wszyscy w tym w tych postępowaniach mówią, że będą zeznawać Prawdę. Ta prawda jest oczywiście wymagana przez prawo i mamy mówić prawdę. Jeżeli wszyscy przedstawiają prawdę, to czemu tak wiele jest różnych wyników? Kochani, czytałem sobie też dzisiaj księgę Izajasza, 11 rozdział, wersety od 1 do 5. Posłuchajcie. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika i będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Tutaj Izajasz prorok Izajasz mówi nam, że będzie ktoś taki, kto przyjdzie na świat i on będzie rządził sprawiedliwie. Oczywiście sędziowie w sądach też powinni sądzić sprawiedliwie, no ale właśnie widzimy, że coś tam się to wszystko nie klei, są rozbieżności. Ale będzie ktoś taki na Ziemi, kto będzie sądził sprawiedliwie. I nie będzie można mu zarzucić, że nie miał racji, że jakieś inne prawo niweluje jego postanowienie, ponieważ będzie to ten, który wyznacza prawo, ten, który zna prawo i sprawiedliwość. Wydaje się to nam dzisiaj takie niepojętne nawet, no bo przecież. Przez ten szereg lat w historii widzimy, że wielu tworzyło prawo, a niestety zawsze były jakieś tam uchybienia. Natomiast rzeczywiście będzie ktoś taki. Wyrośnie różdżka z pnia Isajego. To jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie. Wiemy, że Pan Jezus Chrystus już przyszedł na świat, urodził się, następnie umarł, ale też i zmartwychwstał i poszedł do nieba. Przyjdzie znowu. Na ziemię w powtórnym przyjściu, gdzie właśnie będzie sądził. Ale to będzie sędzia, który będzie sędzią sprawiedliwym, gdzie będzie sądził, bo jak czytamy w innym fragmencie, to właśnie. Bóg, ojciec, przekazał władzę sądowniczą nad wszelkim stworzeniem, tym, które już umarło i tym, które e, żyje, właśnie swojemu synowi, Jezusowi Chrystusowi. I on, jak czytamy, będzie nas sądził na podstawie prawa. A jakiego prawa? Czy takiego prawa, które sam wymyśli, które nie znamy, którego musimy się dowiedzieć? No nie. Oczywiście to jest jego prawo, które on ustanowił. Ale to prawo zostało nam już objawione i ono jest zapisane w takiej książce, którą nazywamy potocznie Pismo Święte albo inaczej Biblia, albo właśnie Słowo Boże. Na podstawie tego prawa będzie nas sądził. W liście Świętego Pawła do Rzymian w piątym rozdziale znajdziemy jeszcze taki fragment posłuchajcie. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to chlubimy się też z ucisku, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie doświadczenie zaś nadzieje, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz lubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Kochanie, tu jest mowa, że ten, który będzie e, sądził, jest też tą łaską płynącą od Ojca. Tym właśnie ułaskawieniem wiara w Jezusa Chrystusa daje nam ułaskawienie, daje nam usprawiedliwienie. I jesteśmy wolni. Popatrzcie się, prezydent ułaskawił dwóch ludzi. Niestety nie chcą przyjąć tego ułaskawienia, ponieważ coś się tam nie zgadza. I chociaż Trybunał Konstytucyjny to orzekł, że jest prawidłowe, to inni podważają. Natomiast Bóg okazuje łaskę tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Jest to pewne i niepodważalne. Pismo Święte mówi, a jest to Słowo Boże, Słowo Boga, który nie kłamie, bo nie może też skłamać, mówi o tym, że jeżeli uwierzymy w Jezusa Chrystusa, to będziemy usprawiedliwieni. Ta łaska na nas spocznie i nikt nam tego nie zabierze. Zostaniemy pojednani z Bogiem. Wszystkie nasze przewinienia zostaną zmazane i będziemy czyści. Jest to pewne, ponieważ jest to od Boga. Kochani, na tym świecie żyjemy i jesteśmy poddani oczywiście pod prawo i musimy tego prawa przestrzegać. Nie mnie oczywiście rozstrzygać, czy ci dwaj posłowie złamali prawo, czy też nie złamali, ale popatrzcie się, jakie są problemy. Natomiast Pismo Święte, Bóg obiecuje, że z nim nie będzie problemu. Jeżeli poddamy się pod Jego słowo, jeżeli uwierzymy Jezusowi Chrystusowi, jeżeli przeprosimy Go w modlitwie, odrzucimy grzechy, to Bóg nas ułaskawi, usprawiedliwi nas i jest to pewne. Dlaczego jest to pewne? Bo Jezus Chrystus zapłacił za nas grzech, a ta pewność wynika z tego, że Bóg wzbudził go z martwych. Jezus Chrystus żyje. Powrócił do żywych i teraz siedzi u Boga Ojca. To pokazuje, że właśnie Bóg przyjął już to, tą ofiarę i teraz nie musi się domagać niczego innego. Więc każdy, kto wyzna Jezusa Chrystusa i uwierzy w sercu swoim, że właśnie Bóg wzbudził go z martwych, będzie zbawiony, będzie usprawiedliwiony, będzie ułaskawiony. Kanie, to jest piękna obietnica, którą niestety ci. Dwaj posłowie nie mają dzisiaj i, i muszą się dalej procesować i sądzić. I tak, jeżeli chodzi o takie prawo ludzkie, no nie zawsze mamy tą pewność, chociaż żyjemy w kraju prawa. Natomiast Bóg ze swoim prawem i sprawiedliwością jest. Pewny i zapewnia nas, że ułaskawi każdego, kto wierzy Jezusowi, Chrystusowi i jego słowu i podda się pod to słowo. Kochani, tym chciałem się podzielić, bo to jest piękne. No, nie mamy może do wyboru, co oglądać w telewizji, bo na każdym kanale telewizyjnym czy radiowym jest ta właśnie sprawa. Więc może wyłączmy na chwilę. Sięgnijmy do Pisma Świętego i zobaczmy do tego prawa niezmiennego, nieaktualizowanego, niepoprawianego, bo ono jest po prostu doskonałe. Zajrzyjmy tam, bo z tego będziemy rozliczani i sądzeni. Pozdrawiam was serdecznie, błogosławie i życzę dobrej nocy. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej daj kciuka w górę, napisz komentarz albo podziel się, skąd jesteś. W ten sposób i ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.